To jest poranna rozmowa telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie. Witam również mojego i państwa gościa, którym jest pani poseł Anna Maria Siarkowska, Prawo i Sprawiedliwość. Pani poseł, kłaniam się, dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. I pierwsze pytanie dotyczące maseczek i cytatu z wiceministra zdrowia pana Waldemara Kraski, który na antenie Polskiego Radia powiedział, że maseczki zostaną z nami na zawsze. Co pani poseł na to? Czy wyobraża sobie pani poseł rzeczywiście taki scenariusz, że z tymi maseczkami już zostaniemy i wpiszą się one w jakoś w naszą codzienność? Po pierwsze trzeba tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że wprowadzenie obowiązku noszenia masek nawet ograniczonego do pomieszczeń zamkniętych, to jest decyzja polityczna. I z taką argumentacją medyczną, z tą podstawą medyczną nie ma to zbyt wiele wspólnego. Mi tutaj jest bardzo blisko do tego, co mówił chociażby ostatnio pan profesor Piotr Kuna, który podkreślał, że maseczki są swego rodzaju symbolem, które ma nam przypominać o tym, że jest pandemia, przypominać o zachowanie pewnej odpowiedzialności. Natomiast z realną obroną przed wirusem, z zapobieganiem transmisji, to nie ma zbyt wiele wspólnego. Pamiętam również argumenty, które przedstawia pan dr Piotr Witczak, biolog i immunolog, podkreślając, że skuteczność właśnie noszenia masek w zapobieganiu transmisji wirusa jest bardzo mocno wątpliwa. Że aż 200 tysięcy ludzi musi nosić maski przez cały tydzień, żeby zapobiec choć jednej transmisji. To naprawdę znikoma skuteczność jest noszenia masek. A zatem te argumenty, które są przedstawiane przez lekarzy i naukowców, te argumenty do mnie trafiają, tym bardziej, że one są też kompatybilne z tym, co mówiła jeszcze przed rozpoczęciem się tej całej sytuacji Światowa Organizacja Zdrowia, czy też na samym początku również Polskie Ministerstwo Zdrowia przecież podkreślało, że tylko osoby chore, bądź też osoby, które opiekują się chorymi, tym osobom się zalecało noszenie masek, natomiast osoby zdrowe absolutnie masek nosić nie powinny. Rozumiałam bardzo mocno to podejście, zwłaszcza, że dzisiaj już widzimy, że jeżeli ludzie noszą maski, noszą częstokroć je bardzo długo, no i to jak pokazały ostatnie badania robione w Szwajcarii, w Zurychu, gdzie zbadano około 20 losowych masek pasażerów zbiorowej komunikacji właśnie w Zurychu, no i stwierdzono, że występuje tam na większości tych masek było mnóstwo drobnoustrojów, pleśni, grzybów. Ludzie, ponieważ dlaczego tak się dzieje? Ludzie bardzo długo noszą te maski, rzadko je zmieniają. Uważam, że to również Ministerstwo Zdrowia powinno brać pod uwagę, zalecając ludziom noszenie masek, bo tak naprawdę to również może szkodzić ich zdrowiu. I jeszcze raz chciałam podkreślić, to jest decyzja stricte polityczna. No właśnie, te maseczki, żeby działały, to trzeba by było je pewnie zmieniać co kilka godzin i stosować odpowiednie maseczki. No ja swoją piorę codziennie, no ale też czy na niej są te drobne ustroje, o których pani poseł mówiła, czy nie, no to trzeba by było rzeczywiście też oddzielnie taką maseczkę zbadać. Wspomniała pani pana profesora Piotra Kuny, on rzeczywiście powiedział takie słowa, że z punktu widzenia nauki niestety nie mamy dobrych dowodów, że przymus maseczek chroni przed zakażeniem. Każdy powinien decydować za siebie. Tak mówi pan profesor, ale z drugiej strony słyszymy, że na przykład brak takiej maseczki w komunikacji miejskiej na przykład może słono kosztować, bo takie słowa ze strony ministra zdrowia Adama Niedzielskiego padają. Mamy uzgodnione z policją taką politykę, że ta polityka upomnień czy zwracania uwagi za brak maseczki zmienia się w politykę wystawiania mandatów, czyli ta proporcja mandatów do upomnień będzie rosła. Tak mówi minister zdrowia. Z drugiej strony mamy słowa doktora Michała Sutkowskiego, prezesa warszawskich lekarzy rodzinnych w programie Onet Rano. Jedynie duża liczba zakażeń, a więc strach i kary na nas działają. To jest smutna konkluzja. Pan doktor dodaje, że kary powinny być dotkliwe, dokuczliwe, powinniśmy o tym mówić, powinniśmy widzieć policję na ulicy. Straż miejska, służby, kierownicy placówek powinni mieć prawo do tego, aby wzywać policję i nakładać mandaty.
te karanie Polaków przyniesie rzeczywiście skutek, jak pani na to patrzy? No bo też nie trudno zwrócić uwagę na to, że na przykład w komunikacji miejskiej te maseczki są zakładane w bardzo różny sposób, na przykład pod brodą, pod nosem, no albo w sposób teoretycznie prawidłowy, no ale już na przykład, żeby popić sobie wodę czy zjeść, to się tą maseczkę ściąga, popija się tą wodę i zakłada się z powrotem, no co no jest w zasadzie bezsensowne już w kontekście samego noszenia chyba tej maseczki. A z drugiej strony są też osoby, które po prostu tych maseczek nie noszą. I teraz pytanie, czy te większe kary, większa aktywność policji w tym kontekście to pomysł dobry, pani poseł? Czy ja uważam, że w ogóle takie podejście, które zakłada swego rodzaju tresurę obywateli, jest podejściem absolutnie niedopuszczalnym? A czy to nie jest po prostu dbanie o dobro ogółu? No, panie redaktorze, skoro wcześniej mówiliśmy, że podstawy medyczne noszenia masek są bardzo mocno wątpliwe i o tym mówią niezależni lekarze i naukowcy, ale wcześniej mówił chociażby też minister zdrowia Łukasz Szumowski, mówił generalny inspektor sanitarny pan Pinkas, mówiło wcześniej Ministerstwo Zdrowia. No ta niestety narracja się zmieniła. Podążyliśmy widocznie tą drogą, którą podążyło większość państw na świecie, ale niestety ta droga jest bardzo mocno wątpliwa, jeśli chodzi właśnie o te podstawy medyczne takiego działania. Jeżeli taki obowiązek miałby być rzeczywiście egzekwowany, no to po pierwsze te maski musiałyby być bardzo, bardzo skuteczne w zapobieganiu transmisji, a wiemy, że nie są. Po drugie, musiałaby być taka podstawa prawna, która by zapewniła, że no, to wprowadzone prawo jest po prostu legalne i zgodne z konstytucją. Jak wiemy z orzeczeń sądów, ta podstawa prawna jest również bardzo mocno wątpliwa. Stąd mandaty, owszem, coraz częściej są wystawiane, ale jeśli obywatele ich nie przyjmują, jeśli kierują się do sądu, to sądy bardzo często stają właśnie po stronie obywateli, im przyznając rację. Ostatnia taka sytuacja była w moim okręgu wyborczym w Mińsku Mazowieckim, również tutaj kilka tygodni temu sąd orzekł na korzyść obywatela w tej sprawie. To rzeczywiście ja też o tym czytałem, ale pani poseł, sądy sądami, a zdrowie zdrowiem. I tutaj pojawia się pytanie, bo prawie po 2 latach tej pandemii sytuacja niewiele się zmieniła. Cały czas wydaje się, że ten koronawirus wygrywa, że nas wyprzedza w tym wszystkim. No pojawia się też takie pytanie, bo zespół covidowy Uniwersytetu Warszawskiego przewiduje, że w najgorszym scenariuszu możemy mieć nawet 25 tysięcy zakażeń koronawirusem dziennie i 36 tysięcy osób na oddziałach covidowych. Pytanie, bo tutaj się często taka sugestia pojawia, że winne tej sytuacji są osoby, które nie chcą się zaszczepić, które gdzieś mają jakieś swoje wątpliwości albo po prostu należą do tak zwanych antyszczepionkowców. Znaczy, panie redaktorze, ja w dyskusję o charakterze medycznym absolutnie nie chcę wchodzić. Myślę, że tutaj w tym obszarze powinni się tutaj wypowiadać przede wszystkim lekarze i eksperci. Natomiast ja chciałabym tutaj poruszyć kwestie związane z polskim prawem i z polską konstytucją. Polska konstytucja, po pierwsze, każdemu obywatelowi gwarantuje to, że nie może być zmuszony do tego, czego nie wymaga od niego ustawa, co nie jest nakazane ustawą. I tutaj mam przede wszystkim na myśli to, że szczepienie przeciwko COVID-19 jest szczepieniem fakultatywnym, czyli dobrowolnym, a jako takie no właśnie nie może się spotykać z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Pani poseł, ja na moment tylko przerwę. Jeżeli taka decyzja jest podjęta, żeby się nie zaszczepić. Tak, nie może to obywatel nie może się spotkać z negatywnymi konsekwencjami. Ale prawdopodobnie się spotka, bo słyszymy o tym coraz częściej. Coraz częściej jest to jakby zabieg stosowany w innych krajach europejskich, na przykład w Niemczech. Senat w Berlinie zdecydował, że jarmarki bożonarodzeniowe będą mogły odbywać się w tym roku, ale odwiedzający powinni nosić maseczki ochronne, tak jak na targach spożywczych. I tutaj jeszcze kolejny punkt, przewidział jednak Senat tutaj domyślnie wyjątek dla jarmarków, na które wstęp będą miały tylko osoby zaszczepione i ozdrowieńcy. No i teraz przykład z Polski. Słyszymy o tym, że na skoki narciarskie, na konkurs skoków narciarskich w Wiśle i Zakopanem mogą kupić bilety tylko osoby zaszczepione. Tą sprawą już zajmuje się Rzecznik Praw Obywatelskich, czyli z jednej strony mamy szczepienia dowolne, ale z drugiej strony pojawiają się takie sytuacje, w których osoby zaszczepione po prostu nie
mogą skorzystać z pewnych usług, na przykład koncertów, na przykład osoby niezaszczepione. Tak, pani poseł. Rzeczywiście jest wprowadzana segregacja sanitarna zarówno w państwach Unii Europejskiej, czy też na świecie, jak i też w Polsce. Natomiast to, co różni Polskę od wielu krajów, chociażby Unii Europejskiej, które taką sanitarną segregację wprowadziły, to to, że u nas wciąż segregacja sanitarna jest po prostu nielegalna. Nie ma żadnych podstaw prawnych do jej wprowadzenia. I osoby czy instytucje, które naciskają na obywateli, naciskają na pracowników, zmuszając ich de facto do podjęcia decyzji o zaszczepieniu się przeciwko COVID-19, zwyczajnie łamią prawo. Teraz jest pytanie, dlaczego politycy pozwalają na to, żeby taka sytuacja miała miejsce? Dlaczego właśnie pozwalają na to, żeby to prawo było powszechnie łamane? I dlaczego te przepisy konstytucyjne nie są po prostu szanowane i respektowane? Dlaczego obywateli zmusza się również do ujawnienia informacji na temat swojego statusu szczepiennego? Przypomnijmy, że konstytucja również gwarantuje każdemu obywatelowi to, że nie musi ujawniać informacji na swój temat, jeżeli nie jest do tego zobowiązany ustawą. A w kontekście statusu szczepiennego na COVID-19 nie ma żadnych zobowiązań tutaj prawnych, które by zmuszały obywateli do ujawnienia informacji na ten temat. Niektórzy, pani poseł, by powiedzieli. Konstytucja również gwarantuje, że żadnej dyskryminacji nie można wprowadzać na żadnym tle. A rzeczywiście dzisiaj obywatele w wielu obszarach są dzisiaj dyskryminowani. Tak jak pan redaktor tutaj podkreślił, to jest kwestia chociażby takich imprez masowych, jak skoki narciarskie, czy jak wejście na różne koncerty. Ale to, co najbardziej dotyka obywateli, do mnie wiele takich spraw trafia, to są sytuacje, w których pracodawcy naciskają na pracowników, żądając od nich przedstawienia certyfikatu covidowego związanego z tym, że się rzeczywiście zaszczepili, potwierdzenia szczepienia, i grożą ewentualnymi konsekwencjami w postaci zwolnienia czy też niedopuszczenia do wykonywania obowiązków służbowych. Taka sytuacja również ma niestety miejsce w polskich siłach zbrojnych. Chociaż kiedy kieruję takie pytania o podstawę prawną do poszczególnych dowódców jednostek, w których takie zasady segregacji sanitarnej są wprowadzane, za każdym razem dostaję odpowiedź, że to nie był żaden takie polecenie zobowiązujące żołnierzy do wykonania szczepienia, tylko że to jest oczywiście taki charakter zupełnie fakultatywny, dobrowolny. Także absolutnie się wycofują, bo tej podstawy prawnej po prostu nie ma. Natomiast wielu osobom po prostu trudno w takiej sytuacji funkcjonować. Są oni. Pani poseł, chcę zapytać na koniec naszej rozmowy. Do podejmowania takich decyzji, które są jeszcze, w ich mniemaniu, niekorzystne dla ich zdrowia. O jeszcze jedną kwestię, o sugestię ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, który powiedział mniej więcej, że środowisko antyszczepionkowców grupuje osoby o skrajnie nacjonalistycznych poglądach, których działania są częściowo finansowane spoza granic Polski. Ktoś mógłby powiedzieć, że wyrażając swoje poglądy, pani poseł jest antyszczepionkowcem. To czy wedle tego, co powiedział pan minister Adam Niedzielski, no czuje się pani w jakiś sposób, nie wiem, finansowana rzeczywiście spoza granic Polski, osobą o poglądach skrajnie nacjonalistycznych jest pani poseł? Jak to wygląda? Jak można odczytywać w ogóle te słowa? Nie rozumiem zupełnie takiego określenia kierowanego w stosunku do osób takich jak ja, które przede wszystkim nie są żadnymi czy proszczepionkowcami, czy antyszczepionkowcami, tylko po prostu osobami, które domagają się poszanowania praw gwarantowanych każdemu obywatelowi przez polską konstytucję. I teraz wyzwanie obywateli od antyszczepionkowców, od tak zwanych antyszczepów, od szurów, od płaskoziemców, foliarzy, to stosowanie swego rodzaju takich słów pałek, które służą po prostu do walki z przeciwnikami politycznymi. One, te określenia zatraciły swój nawet pierwotny sens. I tak jak pan tutaj redaktor wskazał, no,
kierowanie chociażby takiego określenia jak antyszczepionkowiec do osób, które po prostu domagają się poszanowania obowiązującego w Polsce prawa, jest zwyczajnym takim stosowaniem tego słowa pałki do walki politycznej. Uważam, że to absolutnie nie powinno mieć miejsca. Na ten moment szczepienia w Polsce nie są obowiązkowe. Każdy musi rozsądzić we własnym sumieniu, co jest lepsze dla zdrowia jego otoczenia również. Pani poseł, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani poseł Anna Maria Siarkowska z Prawa i Sprawiedliwości była moim i państwa gościem w porannej rozmowie, ale wracamy z kolejnym tematem na naszej antenie już za chwilę do państwa. Zachęcam do pozostania z nami.